Jak wy jako piłkarze odnosicie się do tej decyzji o zmianie trenera? Trener sam się podał do dymisji. No, było to dla nas z wielkim zaskoczeniem, bo jednak wiadomo, że jak nie idzie, ale w każdej chwili może zaskoczyć i może by zaskoczyło od soboty. No, nikt tego nie wie, no, ale stało się jak się stało i my zawodnicy nie mamy na to wpływu. No, na pewno już nic nie mamy do stracenia. Damy z siebie wszystko i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jak wygląda atmosfera w drużynie teraz przed tym meczem ze Stalówką? Na pewno zrobimy wszystko, żeby ta atmosfera była jak najlepsza, a zrobimy jeszcze więcej, żeby po meczu była dobra atmosfera. Czekacie teraz na doping kibiców? Liczycie, że oni wam pomogą w tym spotkaniu? Na pewno bardzo na nich liczymy, na pewno czekamy na nich i wierzymy mocno, że oni będą tym 12 zawodnikiem.